Cześć, z tej strony Manie44, a dziś zapraszam Was na recenzję repliki Special Arms SAX-02 w kolorze Half Tan. Replikę do recenzji udostępniła firma Gunfire. Repliki PCC, czyli pistol kaliber carbine, czy też po polsku karabinki w kalibrze pistoletowym, już na dobre zadomowiły się na rynku. A z racji, że każda firma chce mieć w tej kategorii swoje produkty, to i Special Arms w końcu wystawiło swoje modele z serii X i to w wersji Edge 2.0. Kompaktowe karabinki wykonane z metalu, które świetnie sprawdzą się do walk na krótkich dystansach, a w których nie zabrakło takich rzeczy jak szybka wymiana sprężyny, czy dostęp do silnika, programowalny MOSFET, czy też gumka flathop. Osobiście jestem wielkim fanem takich konstrukcji i nie mogłem się doczekać na serię X od Special Arms. I nie powiem, mam nadzieję, że ta replika spełni moje oczekiwania, ale żeby się tego dowiedzieć, muszę się dokładnie jej przyjrzeć. Zatem w dzisiejszej recenzji, tak jak zawsze, zobaczymy, jak replika jest zbudowana oraz jakie ma funkcje. Zajrzymy do gearboxu i przeprowadzimy testy strzeleckie. Ale standardowo zacznijmy od małego unboxingu. W czarnym kartonowym pudełku z rączką transportową znajdziemy katalog Special Arms, ulotkę z kodem QR do instrukcji obsługi repliki, zestaw naklejek Special Arms, kartę do programowania układu Aster, przejściówkę akumulatora z TDAS na małą Tamiję, słabszą sprężynę główną M90, wycior, dwa magazynki Midcap S-Mag oraz replikę SAX-02. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej. Replika z suniętą kolbą mierzy nieco ponad 60 cm. A z pełni rozłożoną, jej długość dochodzi do około 69 cm. Z magazynkiem, ale bez akumulatora i kulek, replika waży około 2,4 kg. Replika w większości wykonana jest z metalu. Z aluminium wykonany jest Front Strike Industries w standardzie M-Lock, chwyt przedni projektu Special Arms, spust oraz manipulatory, czyli selektory i zwalniacz atrapy zamka oraz puszka na akumulator. Z dobrej jakości znalu wykonany jest cały korpus oraz obsada kolby. Ze stali zaś prócz śrubek i pinów znajdziemy prowadnice kolby PDW. Z polimeru zaś wykonane są przyrządy celownicze, chwyt pistoletowy oraz stopka kolby PDW. Idąc od frontu repliki, pierwsze co znajdziemy to odkręcany tłumik płomienia. Pod nim kryje się standardowy 14 mm lewoskrętny gwint, który pozwala nam na montaż takich akcesorii jak tłumiki płomienia, dźwięku czy naświetlacze Tracer. Gwint kończy się nieco przed rozpoczęciem frontu, dzięki czemu nie ma problemu z montażem żadnego tłumika. Mówiąc o froncie, ten wykonany jest z aluminium na licencji producenta broni palnej Strike Industries, co potwierdza umieszczone na nim logo. Sam front jest w standardzie M-Lock, co pozwala nam zamontować na nim np. szyny RIS lub dedykowane pod ten system akcesoria, jak np. już zamontowany na replice chwyt przedni zaprojektowany przez Special Arms. Jeśli nie chcemy z niego korzystać, to możemy go odkręcić, co zwolni nam miejsca M-Lock na spodzie frontu. Ale muszę powiedzieć, że jest on dość wygodny, więc raczej go zostawię i sądzę, że wielu przyszłych użytkowników zrobi to samo. Sam front posiada krótką szynę górną na przodzie oraz krótki odcinek na korpusie. Przestrzeń między nimi jest pusta, dzięki czemu możemy bardzo wygodnie objąć dłonią cały front. Ten zabezpieczony jest trzema śrubami oraz dodatkowo opiera się o korpus wypustkami, co powinno zapobiec jego obracaniu się wokół własnej osi. Na górnej szynie RIS znajdziemy już standardowe dla specny, polimerowe, rozkładane i regulowane przyrządy celownicze, które można oczywiście zdemontować. Idąc dalej, dotrzemy do korpusu w pełni zaprojektowanego przez specnę dla serii X. Korpus swoim wyglądem oraz funkcjami sprawia wrażenie nowoczesnego. Ostre krawędzie i odważne przetłoczenia sprawiają, że korpus i jego detale wyglądają nie tylko futurystycznie, ale i praktycznie. Na korpusie znajdziemy takie oznaczenia jak logo Special Arms oraz napis X-Series, 9x19 mm oraz numer seryjny repliki. Do tego opisane są tryby nastawy selektora, a z drugiej strony nad okniem wyrzutnika łusek widoczny jest napis Special Arms Industries. Będąc z tej strony, warto skupić się na chwilę na oknie wyrzutnika łusek. Po pierwsze, nie posiada on klapki, a dodatkowo jego wielkość jest bardziej dostosowana do amunicji wypisanej na korpusie, 9x19 mm. Większość replik PCC posiada standardowy korpus z rodziny AR-15
i takiej wielkości okno wyrzutnika łusek, a jedynie gniazdo magazynka jest zmienione pod amunicję pistoletową, jak na przykład WE-01A, niedawno recenzowanego na kanale. Specna poszła dalej i zaprojektowała cały korpus pod amunicję pistoletową. Nie wpływa to specjalnie na funkcjonalność repliki, ale jest to bardzo miły detal. Po odciągnięciu dźwigni przeładowania cofnie nam się atrapa zamka i ukaże się rotacyjna komora hop-up. Aby zwiększyć moc podkręcenia kulki, należy kręcić pokrętłem w dół. Aby go zmniejszyć, należy kręcić w górę. Jeśli byśmy zapomnieli, to na komorze narysowana jest strzałka, w którą stronę kręcić, aby zwiększyć moc. Aby zwolnić atrapę zamka, należy nacisnąć przycisk zwalniacza znajdujący się z drugiej strony korpusu. Kabłąk spustu jest bardzo powiększony, co powinno zapewnić bezproblemową pracę na spuście nawet w grubych rękawiczkach. Bardzo duży przycisk zwalniacza magazynka można nacisnąć na kilka sposobów i tylko od Was zależy, który Wam przypadnie najbardziej do gustu. Idąc dalej, docieramy do rozkładanej kolby PDW, posiadającej łącznie 4 punkty nastawy. Regulacja kolby jest bardzo prosta, wystarczy wcisnąć przycisk po lewej stronie i już możemy regulować kolbę. Dodatkowo na obsadzie kolby znajdziemy miejsce na montaż zawieszenia typu wciśnij kropkę. Aby kolbę całkiem ściągnąć, należy wcisnąć prawy przycisk, dzięki czemu kolba pozwoli się całkowicie wysunąć. W ten sposób otrzymujemy dostęp do miejsca przygotowanego na akumulator. Odkręcam zatyczkę i ukazuje mi się okablowanie układu Gate Aster zakończone wtykiem TD-ANS. Jak to bywa z kolbami PDW, tak i tutaj miejsca na akumulator mamy bardzo mało. Co prawda podczas recenzji SAE-10, która też posiada taką kolbę, udało mi się zmieścić akumulator turnieri nanotech 11,1V 1000 mAh, tak teraz nie mogę tego powtórzyć, ponieważ przerobiłem w tym pakiecie kiedyś okablowanie i teraz już nie mieści się cała. Jeśli szukalibyście pakiety, które się zmieszczą, to Specna w swojej ofercie posiada mały pakiet LiPo 11,1V 600 mAh, który powinien wejść bez większych problemów. Przygotujcie się jednak, że na standardową strzelankę taki mały pakiet może być za mało i dwa mogą się okazać minimum. Jeśli jednak chcielibyśmy korzystać z większych pakietów, to Specna w swojej ofercie posiada dedykowaną długą puszkę, w której bez problemu mieści się pakiet Turniji Nanotech 11,1V 1200 mAh. Jedyny minus takiego rozwiązania jest taki, że tracimy możliwość regulacji kolby. Ja zawsze gram z w pełni wysuniętą, więc mi to nie przeszkadza, ale dla innych może to już być problem. Replika posiada system szybkiej wymiany sprężyny, do którego można się dość łatwo dostać. Wystarczy jedynie ściągnąć kolbę, odkręcić puszkę na akumulator, przy pomocy klucza imbusowego odkręcić śrubę w prowadnicy oraz ściągnąć całą obsadę kolby. Teraz mamy dostęp do prowadnicy sprężyny. Przy pomocy klucza imbusowego wciskam prowadnicę i przekręcam ją o 90 stopni, dzięki czemu prowadnica wraz ze sprężyną wychodzi z repliki i możemy ją wymienić na inną. Może to wyglądać na skomplikowane, ale wprawionej osobie cała operacja, nawet w warunkach polowych, nie powinna zająć dłużej niż kilka minut. W replice zamontowany jest już bardzo dobrze znany chwyt pistoletowy z systemem szybkiego dostępu do silnika. Aby to zrobić, muszę jedynie ściągnąć stopkę chwytu pistoletowego i uchylić ją na bok, a następnie wyciągnąć docisk. Funkcja może wydawać się mało przydatna, dopóki podczas gry nie spadnie nam wtyk na silniku, a najbliższy śrubokręt jest w plecaku w aucie. Same magazynki S-Mag są w tym samym standardzie co magazynki do replik G&G ARP 9 oraz Classic Army Nemesis X9, a co za tym idzie, również takie same jak do WEL WE-01A. Co za tym idzie, replika bez problemu na nich funkcjonuje. S-Magi z zestawu są wykonane z wytrzymałego polimeru i mają pojemność około 100 kulek. W replice siedzą z lekkim luzem i przy wciśnięciu zwalniacza samoistnie wypadają z repliki. Zaznaczyć muszę również, że mają bardzo mocne sprężenie, dzięki czemu powinny sobie poradzić z podawaniem przy dużej szybkostrzelności, ale po naładowaniu do pełna trzeba uważać, aby nimi w nic nie uderzyć, bo potrafią wystrzelić kilka kulek. Selektor jest obustronny oraz posiada trzy standardowe tryby nastawy. Zabezpieczony, ogień pojedynczy oraz ogień ciągły. Dodatkowo selektor ma minimalny luz i wyraźnie wskakuje w punkty nastawy, co nie powiem, bardzo lubię. Selektory działają dość łatwo, a nawet powiedziałbym, że czasem za łatwo. O czym przekonałem się podczas gry, gdy selektor przestawił mi się na ogień ciągły, a innym razem był w połowie drogi do trybu zabezpieczonego, przez co nie mogłem oddać strzału. Spust Solar jest płaski, a strzał pada mniej więcej w połowie jego ruchu. Reset jest bardzo krótki, co pozwala na szybkie oddawanie kolejnych strzałów na semi. Jeśli chodzi o spasowanie repliki, to jest ono na najwyższym poziomie.
a jedyny luz, jaki znajdziemy, jest standardowo na kolbie. Ale to coś, czego uniknąć się nie da. W replice zamontowany jest układ Gate Aster. Z racji, że jest to zaawansowany układ MOSFET, to nie zabrakło możliwości jego programowania, w czym pomoże nam ściąga, którą otrzymujemy w zestawie. Aby wejść w tryb programowania, należy przełączyć replikę na semi i trzymać wciśnięty spust przez około 7 sekund. Pamiętajcie, że padnie strzał, zatem programowanie powinno być wykonane bez kulek, celując replikę w bezpieczne miejsce. Gdy replika wejdzie w tryb programowania, poinformuje nas o tym wibracją, a w okolicy spustu zobaczymy niebieskie światło. Każdy tryb i ich opcje mają swój kolor i ilość wibracji. Gdy selektor jest w pozycji semi, to poprzez naciśnięcie spustu zmieniamy funkcje, a są to tryby ognia, programowanie serii, ochrona akumulatora oraz aktywny hamulec. Aby wejść w daną funkcję, przełączamy selektor na tryb auto. Aby wyjść całkiem z trybu programowania, należy przełączyć selektor na tryb zabezpieczony. Pierwsza funkcja to tryby ognia i tutaj mamy do wyboru: zabezpieczony, ogień pojedynczy, ogień ciągły, zabezpieczony tryb binarny, ogień ciągły. W tym trybie strzał padnie przy każdym wciśnięciu oraz puszczeniu spustu. I tak, wiem, że na karcie w tym miejscu widnieje inny tryb. Różnica jest zapewne spowodowana faktem, że układ Aster zaaktualizowałem podczas tworzenia recenzji. Następny tryb to zabezpieczony, ogień pojedynczy, ogień pojedynczy. Zabezpieczony, ogień pojedynczy, seria. Serię, jak wspomniałem, można ustawić, a do wyboru mamy opcje: trzystrzałowa pełna seria, trzystrzałowa seria, którą można zatrzymać puszczając spust, pięciostrzałowa pełna seria oraz pięciostrzałowa seria, którą można zatrzymać puszczając spust. Kolejna funkcja to ochrona akumulatora. Może być wyłączona, ustawiona na lipo, co zapobiegnie całkowitemu rozładowaniu akumulatora, lub lipo z informacją, gdy napięcie na cele spadnie do poziomu poniżej 3,2 V. Jest to standardowe ustawienie i polecam z niego korzystać. Replika w tym trybie poinformuje nas wibracjami silnika co jakiś czas podczas gry, co będzie dla nas sygnałem, aby zmienić akumulator. Ostatni mamy aktywny hamulec. Jest to funkcja, która zapobiega niechcianym podwójnym strzałom na semi, gdy używamy słabszej sprężyny oraz mocnego akumulatora, poprzez zatrzymanie silnika podając mu napięcie na odwrotnej polaryzacji. Do wyboru mamy tryb auto oraz wyłączony. Standardowo jest na auto i tak polecam to zostawić. To są podstawowe funkcje, które można zaprogramować z poziomu spustu i selektora. Jeśli chcielibyśmy zrobić więcej, to dzięki adapterowi Bluelink lub USB Link sprzedawanym osobno możemy połączyć układ z naszym telefonem lub komputerem, co da nam dużo więcej funkcji do wyboru. Będziemy mogli m.in. ustawić na przykład dokładnie czułość spustu, tak aby na przykład strzał padał przy minimalnym nacisku. Ustawić precocking, czyli wstępne napięcie sprężyny, co przyspiesza oddawanie strzałów na semi, czy też sprawdzić telemetrię i odczytać ewentualne kody błędów, jeśli takie by wystąpiły. Jeśli ciekawią Was wszystkie opcje, to polecam pobrać aplikację GCS i uruchomić ją w trybie podglądu na układzie Aster V2 z oprogramowaniem BASIC. Pozwoli Wam to zapoznać się z opcjami, jakie układ posiada do wyboru i ewentualnie zdecydować, czy wystarczy nam standardowe programowanie, czy chcecie czegoś więcej. Jeśli interesuje Was sam układ Gate Aster, to na kanale jest dostępna jego recenzja. Pamiętajcie jedynie, że powstała już chwilę temu i część z uwag, jakie miałem do układu, zostało zniwelowane poprzez aktualizację układu i aplikacji GCS. Tak jak z każdym układem MOSFET, tak i tutaj należy pamiętać, aby nie zostawiać po grze podpiętego akumulatora. Jak każdy układ, tak i Aster pobiera trochę prądu w stanie spoczynku, a dokładnie niecały 1 mA z selektorem w trybie zabezpieczonym oraz około 23 mA w innych trybach. To niedużo, ale nadal wystarczająco, żeby po dłuższym czasie wydrenować akumulator do zera. Wiemy, jak replika wygląda i jakie posiada funkcje. Teraz pora zajrzeć do środka. Po wypięciu magazynka mogę zabrać się za rozbieranie repliki.
a zaczynam od odkręcenia śruby pinu przedniego i wybicia pinu. Odklejam również naklejkę z korpusu. Aby ściągnąć górę korpusu, odciągam lekko dźwignię przeładowania oraz spycham korpus do przodu. Powinien zejść bez większego problemu. Dołem korpusu zajmiemy się za chwilę, pierw góra. Aby wyciągnąć lufę wraz z komorą, wystarczy pociągnąć ją do tyłu. Rotacyjna komora hop-up wykonana jest z polimeru. Gumka hop-up Helion jest tak zwanym flat hopem, czyli nie posiada wewnątrz wypustki, a jedynie co znajdziemy, to stabilizujący ją pasek. Gumka jest średniej twardości i jak na mój gust mogłaby być bardziej miękka i lepka. Zamiast zwykłego okrągłego docisku, w komorze zainstalowany jest płaski docisk do gumek flat hop. Dzięki niemu powierzchnia styku kulki z gumką jest dużo większa, dzięki czemu otrzymujemy mocniejsze podkręcenie kulki i większość powtarzalność strzałów. Dystanser jest znacznie twardszy niż w pierwszych wersjach repliki w niewyposażonych, co powinno poprawić osiągi. Aluminiowa precyzyjna lufa o średnicy 6,03 mm ma długość 235 mm. Pora na dolną część korpusu. Zaczynam od demontażu kolby. Zatem ściągam kolbę, odkręcam puszkę, ściągam obsadę kolby, odkręcam śrubę w prowadnicy kolby i ją ściągam. Przy okazji wyciągam prowadnicę wraz ze sprężyną główną. Prowadnica ma metalową podstawę oraz polimerowy stożek oraz posiada łożyskowanie. Sama sprężyna posiada regularny skok zwoju. Następnie demontuję chwyt pistoletowy. Zaczynam od otworzenia chwytu, wyciągnięcia docisku silnika, aby następnie odpiąć konektory od silnika i wyciągnąć silnik. Jest to silnik HighTorque o uzwojeniu 22 TPA. Czuć, że magnesy są silniejsze niż w zwykłym silniku specny, ale nie jakoś mega mocne. Pozostało odkręcić 4 śruby w chwycie pistoletowym i ściągnąć sam chwyt. Następnie wybijam pin tylni oraz przy spuście. Same selektory przykręcone są na śrubie imbusowej oraz obydwa posiadają małą sprężynkę i kulkę, dzięki którym zatrzymywane są na trybach nastawy. Selektorów nie trzeba oczywiście demontować, aby wyciągnąć gearbox, a jedynie ustawić je w trybie semi. A szkielet powinien bez większego problemu dać się wyciągnąć do góry po wyciągnięciu zwalniacza atrapy zamka. Zanim zajrzymy do gearboxu, to chciałbym omówić sprawę selektorów. Połączone są tymi zębatkami na czpieniu przechodzącymi przez szkielet. Aby je zdemontować, muszę wykręcić bardzo małą śrubkę imbusową i wybić czpień z zębatki, a tak to wygląda. Jeśli chcielibyśmy zmienić szkielet na inny, to musi mieć on przygotowane miejsce na ten element, tak jak na przykład szkielet Eon od Gate. Po zamontowaniu w korpusie widzimy, że pasują bez problemu, a selektory nadal funkcjonują jak powinny. Nie ma również problemu z włożeniem prowadnicy sprężyny. Jedyny problem, jaki napotkałem, tyczy się zwalniacza atrapy zamka, ponieważ nie pasuje on ze szkieletem Eon. Jest to spowodowane faktem, że szkielet w tym miejscu posiada więcej materiału niż standardowy szkielet. Przez to zwalniacz nie pasuje i w przypadku szkieletu Eon mamy do wyboru. Albo zrezygnować z blokady atrapy zamka i zdemontować go wraz z zaczepem, albo zmodyfikować szkielet. Poza tym nie ma większego problemu zastąpić standardowy szkielet czymś innym. Ale zobaczmy, co otrzymujemy w standardzie. Szkielet Orion posiada zaokrąglone rogi cylindra, co powinno zmniejszyć szansę na jego uszkodzenie w tym miejscu. Łożyska kulkowe mają średnicę 8 mm. W szkielecie nie zabrakło oczywiście smaru, nie ma go jakoś bardzo dużo, ale części też suche nie są. Spust Solar zamontowany w replice stworzony jest specjalnie do współpracy z układem Gate Aster. Dzięki jego konstrukcji układ jest w stanie wykrywać jego ruch z niebywałą dokładnością. Sam układ nie posiada ruchomych elementów, a jego działanie opiera się o czujniki optyczne. Odpowiedni sensor odpowiada za wykrywanie położenia spustu. Kolejna para za wykrywanie położenia zębatki tłokowej. Zaś z drugiej strony znajdziemy ostatnie czujniki odpowiedzialne za wykrywanie położenia płytki selektora. Płytka selektora jest polimerowa i posiada nieco inny kształt niż standardowa płytka, którą znajdziemy w replice specny z jednym selektorem. Zębatki to standardowe spieki o przełożeniu 18:1. Zębatka tłokowa posiada opóźniacz. Zębatka środkowa jest całkowicie standardowa, a zębatka silnikowa posiada 4 zęby przeciwpowrotne. Zębatki wypodkładkowane są z minimalnym luzem i kręcą się bardzo dobrze, bez zbędnych oporów. Jeśli chodzi o elementy pneumatyki, to w replice zamontowany jest polimerowy tłok z pełną metalową szczęką. Na nim znajdziemy polimerową, wentylowaną, łożyskowaną głowicę tłoka. Cylinder typu drugiego wykonany jest z aluminium i nie znalazłem na nim żadnych zadziorów.
Aluminiowa głowica cylindra posiada dwa o-ringi doszczelniające oraz spory zderzak o średniej twardości. W cylindrze siedzi z lekkim luzem. Aluminiowa dysza ma długość około 21,4 mm oraz posiada jeden o-ring. Popychacz dyszy jest standardowy i jest wykonany z dość giętkiego plastiku. Jeśli chodzi o szczelność układu, to tutaj się zawiodłem, ponieważ nawet bez dyszy układ nie chciał się doszczelnić. Winowajcą jest głowica tłoka. Próbowałem dobrać odpowiedni o-ring, ale żaden nie zapewnił szczelności. Byłem jednak ciekaw, jak wygląda szczelność na reszcie elementu. Dlatego do testu wykorzystałem stokowy tłok z aluminiową głowicą z SH12, któryś szczelność łapał idealnie. Z tym tłokiem układ nie miał żadnego problemu z przejściem testu strzykawki bez dyszy, z dyszą wsuniętą. A nawet dyszą wysuniętą. Jeśli chodzi jeszcze o kąt natarcia między zębatką tłokową a szczęką tłoka, to nie jest on idealny, ale akceptowalny. Wiemy, co siedzi w gearboxie, teraz zobaczmy, jakie osiągi nam to zapewni. Testy na chronografię oraz strzeleckie wykonywane były przed rozbieraniem repliki na ustawionym hop-upie pod kulki 0,30 g marki Spezna Arms Edge oraz na akumulatorze Turniji Nanotech 11,1 V 1200 mAh. Na mocniejszej sprężynie replika wygenerowała średnią moc w okolicach 1,02 J, a rozrzut między największym a najmniejszym wynikiem wyniósł 0,06 J. Szybkostrzelność zaś wyniosła nieco ponad 20 kulek na sekundę. Dla słabszej sprężyny M90 z zestawu średnia wyniosła około 0,88 J, zaś rozrzut między najwyższym a najniższym wynikiem wyniósł 0,08 J. Na słabszej sprężynie szybkostrzelność nieco wzrosła i wyniosła minimalnie ponad 21 kulek na sekundę. Testy strzeleckie zaczynam na odległości 30 metrów, a strzelam w cel nieco większy od ludzkiego torsu. Na tym dystansie oczywiście nie ma najmniejszego problemu trafić w cel, a sam rozrzut nie jest duży. Na dystansie 40 metrów nie ma większego problemu trafić w cel. Co prawda rozrzut się zwiększył i zdarzyły się lotniki, ale większość trafiła. Na dystansie 50 metrów widzimy za to większą zmianę. Rozrzut znacznie wzrósł, a do tego zauważyć można nierównomierne podkręcenie kulek. Niektóre spadają pod celem, inne przelatują nad nim. Niemniej trafienie z takiej odległości nadal jest możliwe. Z odległości 60 metrów trafienie celu wielkości ludzkiego torsu nadal jest możliwe. Co prawda musiałem brać poprawkę i celować wyżej niż w poprzednich testach, ale spora część kulek nie tylko doleciała, ale nawet trafiła w cel. Niemniej zasięg prawdziwie skuteczny określiłbym na około 40 metrów, może naciągając do 50, zaś maksymalny to około 60. I tak całkiem nieźle, jak na replikę o tej mocy. Replika była ze mną na jednej strzelance i spisała się dobrze. Na odległościach typowo C-kubowych trafienie przeciwników nie było specjalnie trudne, nawet bez celownika, a nawet trafiły mi się udane dalsze strzały na około 40 do 50 metrów. Doświadczyłem jednak małych problemów z hop-upem, albowiem ten w pewnym momencie postanowił się rozregulować i musiałem go ustawić podczas akcji.
I tak jak wspomniałem, miałem sytuację, że selektor też się sam przestawił i puściłem dwa razy serię podczas gry tylko semi. Na szczęście układ można łatwo przeprogramować i szybko zmieniłem na tylko semi i problem znikł. Spezna Arms SAX-02 Edge 2.0 to replika wprowadzająca nieco świeżości do portfolio Spezna Arms. Replika jest nowoczesna tak pod względem designu, jak i funkcjonalności. Ostre krawędzie i przetłoczenia nadają jej ciekawego wyglądu, a materiały, z których jest wykonana, są wysokiej jakości i wraz ze spasowaniem repliki sprawiają, że trzyma się ją naprawdę dobrze w dłoniach. W dziale funkcjonalności replika oferuje wszystko, do czego przyzwyczaiła nas Spezna. Mamy system szybkiego dostępu do silnika oraz system szybkiej wymiany sprężyny. Do tego programowalny układ MOSFET Gate-Duster, który prócz podstawowych funkcji pozwala na nieco bardziej rozbudowane programowanie, jeśli tego będziemy potrzebować. Szkielet i części pneumatyki sprawiają dobre wrażenie i jestem pewien, że w standardowej konfiguracji posłużą naprawdę długo. Jedyne, co może rozczarować, to brak szczelności na głowicy tłoka, co przy idealnej szczelności reszty elementów sprawia, że czuję lekki niesmak. Niemniej może to być problem tylko mojego egzemplarza, bo należy pamiętać, że jest to pierwszy wypust tego modelu. Osiągi repliki na chronografie są typowo C-kubowe, bo nie oszukujmy się, jest to replika właśnie do tego stworzona. To nie przeszkadza jej jednak kręcić kulki 0,30 g na odległość nawet 60 metrów. Niemniej jej skuteczny zasięg określiłbym w przedziale 40 a 50 metrów. Podczas gry spisała się bardzo dobrze, a jedyne, na co mogę, powiedzmy, narzekać, to bardzo czuły selektor, który łatwo przestawić przez przypadek. Zatem co sądzę o SAX-02 od Spezna Arms? Oczekiwałem od tego modelu całkiem dużo i większość moich oczekiwań zostało spełnione. Miałem nadzieję na kompaktową, w pełni metalową replikę o niedużej wadze, ale o wysokiej jakości wykonania i dobrych materiałach. I to właśnie otrzymałem. Zewnętrznie nie mam się do czego doczepić. Replika nie ma luzów na elementach, na których nie powinny być. Tak, mamy luz na kolbie, ale to jest absolutnie normalna rzecz w każdej replice z kolbą PDW. Funkcjonalnie też jest bardzo dobrze. Podoba mi się fakt, że Spezna postawiła na magazynki w standardzie, z którego korzystają też inni producenci. Dołączony chwyt przedni jest wygodny i już raczej na stałe zostanie na tej replice. Jeśli chodzi o manipulatory, to oczywiście podoba mi się, że selektor jest obustronny i tak elegancko wskakuje na dane pozycje. Mógłby działać jedynie nieco ciężej, bo zdarzyło mi się go przypadkowo przestawić na inne tryby podczas gry. Fajnie, że jest działająca blokada atrapy zamka, bo ułatwia to regulowanie hop-upu i oczywiście lubię płaski spust Solar, bo po prostu lubię płaskie spusty. Ilość miejsca na akumulator jest dość mała i co jest chyba już standardem w replikach z takimi kolbami PDW. Na szczęście Spezna sprzedaje długą prowadnicę, w której mieści się normalny akumulator i ja z tego rozwiązania właśnie będę korzystał. Jeśli chodzi o gearbox, to ogólnie wiedziałem, czego się spodziewać i zawiodłem się jedynie na szczelności na głowicy tłoka, ale mam nadzieję, że to nie standard i przydarzyło się to tylko mnie. W ostatecznym rozrachunku z repliki jestem zadowolony i zajmie ona miejsce SAE10 jako repliki do CQB. Ale czy seria X jest odpowiednia dla Ciebie? Jeśli szukasz dobrze zbudowanej i nowoczesnej repliki PCC do walk na krótkich dystansach, replika, która będzie podatna na ten tuning, ale również która w stoku spełni swoje zadania, to wydaje mi się, że seria X właśnie to robi. Na koniec nie mogę nie wspomnieć o cenie. I tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Stworzenie repliki praktycznie od zera to niestety kosztowny i długotrwały proces, który w przypadku serii X trwał ponad 2 lata, a który zwłaszcza w obecnej sytuacji na świecie mocno rzutuje na jej ostateczną cenę. I tak w momencie tworzenia tej recenzji model X02 kosztuje 1749 zł. Nie jest to mało i powiem szczerze, że oczekiwałem innej ceny. Czy jest tyle warta? To już pozostawiam do oceny Wam. Niemniej warto pamiętać, że z moim kodem rabatowym możecie jej cenę zmniejszyć nawet do 12%. Kod do znalezienia w opisie filmu. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy podobała Wam się dzisiejsza recenzja oraz co sądzicie o replice SAX-02. A jeśli taką macie, to jak Wam się sprawuje? A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.